Po raz kolejny miejskie przedsiębiorstwo gospodarki nieruchomościami rozpoczęło akcję wręczania swoim lokatorom tzw. czujników wykrywających wysokie stężenie tlenku węgla w pomieszczeniach. Szereg zdarzeń właśnie z tlenkiem węgla, jakieś tam sygnały, wyjazdy straży pożarnej, tak, szereg akcji straży pożarnej, Urzędu Miasta w tym zakresie nas też zobligowały do tego, żeby podjąć te działania. Tlenek węgla, czyli tzw. cichy zabójca, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania i nie ma znaczenia, czy to jest piec gazowy, czy to jest piec kaflowy opalany paliwem stałym. Czyli wszędzie, gdzie dochodzi do spalania jakiegoś materiału palnego i mamy za mało tlenu do tego spalania, może powstać tlenek węgla. O tym, jak groźne jest wysokie stężenie czadu, przekonać mogliśmy się jedynie zeszłej zimy. Tylko na terenie naszego miasta zanotowano 2 przypadki śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla. Wiąże się dużo lepiej z hemoglobiną zawartą w naszej krwi niż tlen, którym tak naprawdę oddychamy. Dlatego blokuje po prostu funkcje życiowe organizmu i ciężko jest uratować osobę, która mocno jest zatruta tlenkiem węgla. Ogółem strażacy zanotowali 51 interwencji, 44 na terenie miasta plus 7 w pozostałych częściach powiatu grudziąckiego. Celem wprowadzonej przez spółkę inicjatywy jest potencjalny spadek w tej rubryce strażackich statystyk. My takich czujników wydaliśmy ponad 250, prawie 300 takich czujników. Kupujemy kolejne, kolejny rok, kolejna taka akcja. Sezon grzewczy już się zbliża. My mamy sporo budynków z piecowym ogrzewaniem. Lokatorzy bardzo chętnie zgłaszają się po proponowane urządzenia. Robią to przede wszystkim z myślą o własnym bezpieczeństwie. Mam termę gazową w łazience. I to się naprawdę przyda, bo łazienka nie jest wielka, chociaż jest okienko, które jest takie, jako wywiecznik działa, ale mimo to będę czuła się bardziej bezpiecznie. Przy odbiorze czujnika pracownicy spółki dodatkowo objaśniają instrukcję działania urządzenia. Wiem, na czym to polega, wiem, że baterie trzeba wymieniać co półtora miesiąca, żeby po prostu urządzenie nie zawiodło. I to właśnie przykład każdego ze zgłaszających się mieszkańców jest największą zachętą do tego, by po taki właśnie czujnik wybrać się do siedziby spółki. Polecam to bardzo wszystkim tym użytkownikom, którzy mają urządzenia gazowe w mieszkaniu. Kolejnym działaniem MPGN-u w walce z czadem ma być likwidacja pieców kaflowych. W ostatnich latach ponad 900 pieców będziemy likwidować. Już zlikwidowaliśmy prawie 600, 700, więc w tej chwili zostało nam jeszcze 200 do zlikwidowania, ale poza tym jeszcze wiele zostanie w eksploatacji. Czujniki odbierać można w godzinach otwarcia spółki od poniedziałku do piątku w sekretariacie Biura Obsługi Mieszkańców. Podstawowym wymogiem jest nieposiadanie zaległości w płaceniu czynszu.